Biała lista podatników VAT w systemie Go Online Business. Weryfikację kontrahentów w przelewach z białą listą podatników VAT w systemie Go Online Business sprawdzamy w obsłudze zleceń. Jeżeli klient lub firma ma włączoną tę opcję w systemie Go Online Business, a nie każdy ma, to wówczas na liście zleceń płatniczych w kolumnie odbiorca pojawiają się oznaczenia, czy poprawnie zweryfikowano kontrahenta w przelewie na białej liście podatników VAT. Te oznaczenia są różnorodne. Jeżeli kontrahent nie jest zweryfikowany z jakiegoś powodu, to pojawia się znaczek ostrzegawczy. Trójkącik. Jeśli zweryfikowany jest negatywnie, to wówczas wyświetla się czerwony krzyżyk. Jeżeli zweryfikowano pozytywnie, to pojawia się zielone oznaczenie. Podczas budowania płatności z formatki bezpośrednio i automatycznie dochodzi do sprawdzenia kontrahenta na białej liście podatników VAT. Wiadomo, że to sprawdzenie odbywa się w momencie zapisania płatności. Jeżeli chcemy sprawdzić kolejny raz zgodność z białą listą naszego kontrahenta, wówczas możemy wejść w daną płatność, bo może być tak, że wprowadzenie nastąpiło wczoraj, a dziś chcemy sprawdzić, czy nic się nie zmieniło. I wtedy sprawdzamy to po kliknięciu w opcję Szczegóły wybranej płatności. Wówczas naciskamy Zweryfikuj. System sprawdza przez chwilę i pokazuje status weryfikacji. System podaje też identyfikator weryfikacji i jej wynik, czyli wszelkie drobne informacje, które stanowią sedno tego sprawdzenia. One ukazują się właśnie w zakładce Szczegóły. Jeżeli wrócimy, to te ślady weryfikacji, oznaczenia, będą widoczne przy danym przelewie obok odbiorcy. Jeżeli importujemy płatności, czyli wchodzimy do części płatności, następnie klikamy Import i na przykład wybrany szablon, to gdy nie zaznaczymy Zweryfikuj na białej liście podatników VAT, to wtedy wszystkie przelewy, które się zapiszą potem na liście do obsługi, nie będą miały zleconej tej weryfikacji. Jeżeli to zaznaczymy w ten sposób, to wszystkie poprawne polecenia płatnicze, a tak naprawdę ich kontrahenci, do których są kierowane te płatności, zostaną zweryfikowani na białej liście i te oznaczenia na liście do obsługi będą się pojawiać.